ale zrobią to za umorzenie długu mojej matce za sklep w Słupsku w wysokości 20 tysięcy złotych. Kobyliński przytaknął głową, bo wiedział, że i tak nie zapłaci z własnej kieszeni. Po wykonaniu zadania miałem wysłać do Andrzeja O. SMS z umówioną treścią. 10 minut po podpaleniu, to jest billing właśnie Czesława M., w dniu 9 kwietnia wysyłam 2 SMS-y do Andrzeja O. Mimo mojego wniosku policja nie wystąpiła o udostępnienie treści tych SMS-ów, mimo że wniosek złożony był wiele miesięcy temu. Przepraszam, nie policja, prokuratura, bo to prokuratura ma takie prawo. Tak podsumowuję. Podsumuję wniosek pana Jacka o tym, że sprawcy kierowniczym w sprawie podpalenia samochodu pana Jacka. Ja myślę, że pan Jacek, Aleksander, tak? Aha, właśnie, Aleksander Jacek, a to mi najwyraźniej zgłupiał, wreszcie. Powinien się zwrócić do psychiatry. Podejrzewanie mnie o podpalenie samochodu, czy tak zwane sprawca kierownicy, jest nie tylko niebywałym chamstwem, ale i przestępstwem. Dziękuję bardzo. Tej wypowiedzi komentować nie będę. Myślę, że najlepszym komentarzem jest fakt, iż na następnym oświadczeniu prezydent Kobyliński oświadczył, że żadne związki biznesowe z Andrzejem O. go nie łączą. Więc ja przy okazji mediów chciałbym się zapytać, u jakiego przedsiębiorcy nabył Maciej Kobyliński swoje luksusowe auto? U jakiego przedsiębiorcy nabyła swoje luksusowe auto jego małżonka? U jakiego przedsiębiorcy nabył swoje luksusowe auto jego syn i jego zastępca, prezydent Kaczmarczyk?